Osiedle Grunwaldzkie bawiło się na pierwszym własnym festynie rodzinnym. Impreza będąca efektem kilkuletniej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, tutejszej Rady Osiedla, miejscowych placówek oświatowych, społeczników, odbyła się w niedzielę 8 czerwca. A wszystko to w ramach unijnego projektu Bielsko-Biała Łączy Ludzi, który rozpoczął się w Wapienicy, później swoim zasięgiem objął Śródmieście Bielsko, a na koniec dotarł na Osiedle Grunwaldzkie. Imprezę w niedzielne południe oficjalnie otworzyła zastępczyni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Polak. Jest fajnie, spotykamy się pierwszy raz po kilku latach pracy tutaj animatora. A udało nam się zorganizować festyn rodzinny na osiedlu Grunwaldzkim. Jest to wysiłek i mieszkańców, i społeczności lokalnej tutaj tego osiedla Grunwaldzkiego i wielu instytucji, organizacji działających na tym terenie. Myślę, że początek, pierwsza impreza, ale nie skończy się na jednej i stanie się to tradycją. Cieszymy się w ogóle jako Rada Osiedla, że taka inicjatywa została wprowadzona w Bielsku. Jesteśmy trzecim osiedlem, który po Wapienicy i Śródmiejskim prowadzi program Bielsko-Biała Łączy Ludzi. No na razie się rozkręcamy, co prawda 3 lata już trwa ten program u nas na osiedlu, ale pani Wiola Kruczek, która tutaj działa w MOPS-ie, w punkcie aktywności lokalnej, cały czas prowadzi jakieś zajęcia z dziećmi, z seniorami, także mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Scenę i wszystkie piknikowe stoiska, dmuchane zabawki, grill i catering usytuowano na placu targowym Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej przy ulicy Broniewskiego. Dzieci mogły sobie pomalować twarze czy zagrać w jedną z wielu gier sprawnościowych. Jeden z elementów pikniku odbywał się równolegle poza głównym placem festynu. Na hali BKS-u przy ulicy Rychlińskiego w ramach zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla zorganizowano bowiem zajęcia sportowe. Prowadzili je klubowi trenerzy. Od godziny 10 do 14 są przewidziane zajęcia sportowe na naszej hali w ramach obchodów tego pikniku. No to jak widzimy, przewija się tutaj grupa chłopaków, jedni przychodzą, pograją chwileczkę. Robimy dużo, tak jak tutaj pan filmował, zawody do kosza, siatkówkę, mini siatkówkę można powiedzieć. No i tak jak mówię, przewijają się. Część przychodzi, część odchodzi, także cały czas coś się dzieje. Te zajęcia będą trwały również w przyszłości? Tak. Na razie, z tego co wiem, do przyszłego roku są prowadzone zajęcia tutaj u nas na hali co sobotę od godziny 8.30 do godziny 10.00. Równolegle na placu przy ulicy Broniewskiego impreza rozkręcała się z minuty na minutę. Z nieba lał się prawdziwy żar, dlatego starsi mieszkańcy osiedla, siedząc na krzesełkach, chronili się w cieniu pobliskich drzew. Pozostali zaś ściśle otoczyli scenę, na której w regularnych odstępach pojawiali się młodzi wykonawcy. Tańczysz ty, tańczę ja! Oprócz artystycznych popisów dzieci z przedszkoli i tutejszych szkół oraz zaprzyjaźnionego Teatru Grodzkiego, przez estradę przewinęły się także i inne grupy działające w mieście. Równolegle na placu odbywały się liczne zabawy, turnieje i konkursy. Dzieciaki szczególnie zainteresował pokaz tresury psa policyjnego. Zaproszeni policjanci przy okazji zorganizowali szybki kurs zachowania w sytuacjach zagrożenia ze strony np. bezpańskich psów. Myślę, że jest taka potrzeba, żeby najmłodsze zwłaszcza dzieci były przygotowane na kontakt ze psem, ze zwierzęciem w ogóle. Zwłaszcza jeżeli to jest zwierzę spoza kręgu rodziny, nieznajome, zwłaszcza nieznajomy pies. Dzieci lgną do takich zwierząt, niestety nie zawsze potrafią i umią zachować się w przypadku, gdy to zwierzę okazuje się agresywne. Ciekawą propozycją dla odwiedzających festyn było przygotowanie zielonego stoiska zespołu szkół ogrodniczych w Bielsku-Białej. Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami z nieodległej szkoły przywieźli na piknik część bogatego zestawu roślin uprawnych.
Bardzo się cieszymy, że zrobiliśmy furorę. Prezentujemy rośliny, które produkuje młodzież w ramach praktycznej nauki zawodu. Zrobiliśmy również pokaz wcięcia i formowania krzewów i również pokazaliśmy taką namiastkę florystyki, którą również wykonali nasi uczniowie, taki po prostu koszyk, taką prezentację. Występy i pokazy w ramach festynu rodzinnego na Grunwaldzkim trwały do samego wieczora. Jak na pierwszą tego typu imprezę, można śmiało powiedzieć, że organizatorzy i uczestnicy ze swoich ról wywiązali się wzorowo. Mieszkańcy już teraz czekają na kolejną taką niedzielę na Grunwaldzkim. Do zobaczenia więc za rok.